Potężne inscenizacje historyczne, wspaniałe gwiazdorskie koncerty, wielki jarmark, niezliczona ilość atrakcji na scenie i poza sceną. Wspaniałe widowiska i gorąca, rodzinna atmosfera. Tu, w jednym z najpiękniejszych zakątków Polski, w cudownej bydgoskiej nadwiślańskiej dzielnicy, odbyła się kolejna edycja Święta Starego Fordonu. Stary Fordon, niegdyś osobne miasto, dziś dzielnica Bydgoszczy. To miejsce pełne historii, wspaniałych ludzi, dobrych pomysłów, gospodarskiej realizacji, a nade wszystko to miejsce z ogromnym potencjałem i niezwykłymi widokami na przyszłość. Jeszcze niedawno działo się tu niewiele, a Stary Fordon postrzegany był jako niezbyt atrakcyjny. Wystarczyła iskra, aby wszystko powróciło do życia, mówi Rafael Prędki, prezes Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, opowiadając o zaangażowaniu wszystkich mieszkańców dzielnicy. W stowarzyszeniu nie ma osoby, która by otrzymywała jakiekolwiek honorarium za to, co robimy. Robimy to dla naszej dzielnicy, dla naszego Starego Fordonu, który 40 lat temu przeszło był oddzielnym miastem. Jak się czujesz, kiedy podchodzą do ciebie i ludzie mówią: dziękujemy ci, Rafaelu, że Stary Fordon wygląda tak, jak wygląda? Nie podchodzą do mnie ludzie. Ja tego nie oczekuję, że ktoś do mnie podejdzie i powie, że Fordon się zmienia przeze mnie. Nie przeze mnie. Przez prawie 40-50 osób tu bierze udział w tych wszystkich zmianach, jakie robi stowarzyszenie. To nie jest zasługa jednej osoby. Jedna osoba by nic nie zrobiła. Ja tylko się cieszę, że mam takich przyjaciół, że z nimi mogę to robić. Ale osobiście nie mam jakiegoś takiego, że to jest moja zasługa. Absolutnie. To jest zasługa wszystkich fordoniaków, którzy działają w stowarzyszeniu. Często też powtarzasz, że to jest zasługa samych mieszkańców, bo przecież to oni są odbiorcą waszych starań. No tak, są odbiorcą. Stary Fordon jest specyficzny, to jest jak wioska, wszyscy się znają między sobą i nieraz nie wystarczy, że ktoś przyjdzie, tak jak wspomniałeś, że powie: dziękuję, Rafaelu. Nie, powie: cześć, jak minął dzień, co robicie, jak to będzie dalej, to jest to. Albo że takim najlepszym podziękowaniem za to jest ta liczba osób, które przychodzi na nasze imprezy oraz to, że takie pole tutaj, które widzicie za mną, było przez 4 lata temu było zaniedbane, były tu chaszcze w wysokości 2 metrów, a teraz jest wspaniała polana, którą sami o to miejsce dbamy. Fakt, że pomaga nam w tym Urząd Miejski, że 2-3 razy do roku to kosi, a resztą z porządkami takimi innymi sprawami zajmujemy się my sami, mieszkańcy. Mieszkańcy postawili więc na działanie. Stowarzyszenie Miłośników Starego Fordonu zabiło w dzwony. Stary Fordon ożył. Pielęgnowane od pokoleń dobrosąsiedzkie stosunki umocniły lokalną społeczność. Wróciła historyczna edukacja, wspomnienia niezwykłej wielokulturowości. Dzielnica otworzyła się na Wisłę, rzekę, która powoduje, że Stary Fordon jest niezwykle malowniczy. Rewitalizacja spaja dzieł. Starofordońskie święto niesie prosty przekaz. Wierzymy mocno, że to miejsce może stać się jedną z polskich wizytówek. Fordon jest piękny i zasługuje na więcej, mówi Jarosław Wardowski ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, twórca słów do starofordońskiego hymnu. Mały gest liczy się wielki gest, nie? Że każdy człowiek jest ważny tutaj w Starym Fordonie, że wydaje ci się, że mało robisz, a tak naprawdę to, że przychodzisz i działasz do tego Starego Fordonu, to już jest wielka rzecz, nie? I właśnie to chciałem tam powiedzieć w tych kilku zwrotkach. No, nie jestem literatem, po prostu tam były tylko emocje, tam tylko było serducho i po prostu, no i to co dostałem, to oddałem i tyle. Ale jeszcze wracając do tych słów, wierzymy mocno, bo stowarzyszenie powstało po to, żeby Fordon zmienić go na lepsze. Tak, tak, wierzymy mocno, tak, tak. Podkreślenie tam też jest, że Stary Fordon, że liczy się w Bydgoszczy, nie? To też jest bardzo ważne, nie? To takie jest, no właśnie akcentujemy, gdzie tylko możemy, że walczymy o ten lepszy, bo my mamy taki, no naprawdę obraz tego Starego Fordonu, nie tak jak ludzie z zewnątrz, naprawdę jesteśmy lokalnymi patriotami, patrzymy na niego naprawdę pod względem historycznym, takim pod względem naprawdę, że on jest ładny. Macie ten obraz sprzed wielu lat i widzicie teraz, ile udało się przez te 3 lata osiągnąć. Tak, 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 tak. Jesteście zadowoleni? Nie, my jesteśmy niezadowoleni, my chcemy więcej, zdecydowanie więcej.
trzecia odsłona Święta Starego Fordonu przywitała gości starofordońskim jarmarkiem, na którym zobaczyć, skosztować i kupić można było wspaniałe regionalne produkty. Część turystów zagubiła się tu na dłuższy czas, a kramarze mieli pełne ręce roboty. Jedną ze specjalnych atrakcji jarmarku była strefa prozdrowotna, gdzie można było m.in. skonsultować się ze specjalistami z zakresu medycyny. Jednym tradycyjnym zdaniem, podczas jarmarku każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jak się pani podoba na Starym Fordonie? Bardzo mi się podoba. Kolega mnie tutaj obwozi, opowiada o historii Fordon, także bardzo mi się podoba. Jak fajna dzielnica? Tak, zdecydowanie tak. A jak się panu tu mieszka? Od 1990 roku bezkonkurencyjne osiedle, dzielnica. Widzi pan zmiany też od tamtych lat? Tak, zdecydowanie. Na lepsze? Na lepsze. Co się zmienia? Rewitalizacja na pewno robi swoje? Poprawia się wygląd, jest to utrzymane, jest bardziej czysto. Widać, że zaczęli po prostu ludzie, którzy tutaj już jakiś czas mieszkają, zaczynają o to dbać. Nie ma tego natłoku jak w mieście, w Bydgoszczy, w centrum. O. A pani skąd jest? Z Golubia Dobrzynia. Najlepsze chłopaki są podobno na Starym Fordonie. No tak, oczywiście. Podoba wam się? Bardzo. Mieszkamy lubimy tutaj mieszkać, 10 lat mieszkamy. 10 lat mieszkamy, więc widzimy, jak się Stary Fordon zmienia, więc na plus, na pewno. Czyli zmienia się na dobre. A co się zmieniło w ciągu ostatniego roku, dwóch, trzech? Na pewno kamienice, droga częściowo. Czyli widać tą rewitalizację. Tak, no i przede wszystkim tutaj takie zjednoczenie ludzi, bo tak. Na początku tak nie było. Wszystko było takie, takich imprez, w tej takich chwili imprez to. I w ogóle takiego nigdy takiej taki spotkań, fajnej taki... impry nie było. Dokładnie. Najlepsza w życiu. Więc miejmy nadzieję, że będzie tak dalej. No, bardzo fajne jest to promowanie naszego Starego Fordonu. Przecież kiedyś Stary Fordon miał prawa miejskie. Teraz to jest wszystko włączone i jest razem, ale kiedyś miał oddzielne prawa miejskie Stary Fordon. Czyli uważa pani, że troszkę ta dzielnica się tak próbuje wypromować? Tak, oczywiście. Właściwie to nie trzeba jej promować, bo Fordon jako Fordon jest fajny i jeśli ktoś już raz zamieszkał tutaj, to uważa, że chyba nie ma lepszego miejsca w Bydgoszczy. Bynajmniej ja tak sądzę. No i moi znajomi. A dlaczego? No bo tu jest świeże powietrze, tu jest dużo lasów, tu można iść sobie na Gliniankę, nad Wisłę. No, czujemy się swobodnie po prostu. Rewelacja, jak co roku. Kolejny rok, kolejne nowości. Bardzo się cieszymy, byleby tak częściej. Jest pan mieszkańcem Starego Fordonu? Tak. Widać, że ta dzielnica się zmienia. Bardzo. I to na pozytywną, że tak powiem, tego słowa znaczeniu. Rewitalizacja robi swoje? Też, chociaż część, że tak powiem, rządzących zapomina o nas. Aczkolwiek stowarzyszenie, które tutaj działa, jednak przypomina im, że no, jesteśmy tak jakby odrębną dzielnicą, o której trzeba pamiętać. Bardzo fajnie, jest naprawdę bardzo fajnie wszystko zorganizowane, zresztą jak co roku jest naprawdę wszystko wspaniałe, jest co roku jest jakiś ogrom imprez, bardzo fajne są inscenizacje historyczne, są po prostu super wszystko zorganizowane. A jak się zmienia Stary Fordon? Stary Fordon tak naprawdę robi się coraz z dnia na dzień coraz piękniejszy przez nasze stowarzyszenie, przez naszego prezesa pana Rafała Prędkiego. I po prostu dzięki takiemu człowiekowi widać, że ten Stary Fordon żyje, tutaj chce się przychodzić, chce się wszystko zwiedzać i zapraszać ludzi. Powstał na nowo. Dokładnie. Bo tak co roku w zasadzie rozmawiamy o tym, że Stary Fordon się zmienia. Czy on się rzeczywiście zmienia? O, to widać bardzo dużo. Widać, naprawdę jest to uwidocznione. Z roku na rok coraz więcej widać, że jest zrobionych rzeczy po prostu. Jest to na plus wszystko, nie? Fajnie się tu mieszka? Bardzo fajnie, byśmy się na pewno nie zmienili na żadne inne miejsce, tak? Także bardzo fajnie. Dobre miejsce dla was, dobre dla dzieci. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Także. Jak najbardziej. Na jedno osiedle. Jak się pani podoba ta dzielnica w ogóle? Bardzo ładna. Zmienia się? Zmienia się, zmienia. Tutaj tam jest odnowiony kamienica. No, ogólnie fajnie. Kościół jest bardzo ładny. Spędza tu pani czasami? No, do szkoły z córką właśnie chodzę, więc. A jarmark, jak się pani podoba? A, też fajnie, bardzo ładnie. Tam na dole też różne dzieci występują. Fajnie bardzo. Pierwszy raz jest pani, czy była pani w zeszłym roku? Pierwszy raz. Bardzo pozytywnie, jak najbardziej.
jest dużo ciekawych atrakcji, także jak najbardziej. Jestem mieszkańcem starego Fordonu? Akurat nowego, ale urodziłem się w starym Fordonie. Jak się panu podoba ta dzielnica? Jakie pan ma z nią, czy ma pan sentyment do starego Fordonu? Jak najbardziej tak. To jest moja, można powiedzieć, ulubiona dzielnica, także nie zamieniłbym tutaj praktycznie na żadną inną. Co jest wyjątkowego w starym Fordonie? Być może tutaj tych kamienic urok najbardziej. Także to jest chyba ten plus. No i tradycje przede wszystkim fordońskie. Te kamienice jeszcze kilka lat temu nie wyglądały tak dobrze jak dzisiaj. Zgadza się, ale już jest większość odrestaurowanych, także... Czyli widać tą rewitalizację. Widać ewidentnie tak, że się zmienia w stary Fordon. A jak się panu podoba impreza, jarmark starofordoński, te wszystkie imprezy, które są organizowane? Jak do tej pory, bardzo fajnie. Atmosfera mi się podoba, dlatego że jest rodzinnie, dzieci mają co robić, udzielają się tam, to też jest istotne, ta aktywność. No a poza tym, no co, pogoda sprzyja, można spacerować, dobre lody, stare, różne, o, kupiłam dzisiaj pyszny, stary, według starej receptury, ocet, jaki różany. Różany, pycha, polecam, chociaż to może nie wypada, ale próbowałam, jest wspaniały, więc takie rzeczy, których na co dzień nie ma w sklepach, tutaj można dostać. Ale to tylko jedna strona tego, no myślę, że wieczorem jakoś tam trochę wyższa kultura też będzie, więc tylko częściej. Przyjechać rowerem na wycieczkę. A no nie, faktycznie, rzeczywiście, tak, rowerem. Tak, tak się zdarzyło, z Torunia. Więc... Z Torunia, to kawał drogi. Rowerem? Rowerem, tak, tak. Jeszcze wracamy, więc przy okazji trafiliśmy na festyn. Trochę się rozglądamy i za chwilę zmykamy z powrotem. A jak wam się podoba stary Fordon? Chyba bardziej niż Bydgoszcz. To znaczy ładnie, sympatycznie. Ja jestem pierwszy raz, więc... Dopiero podziwiam, nie mam jeszcze takiego zdania, ale bardzo sympatycznie. Fajnie, że coś się dzieje tutaj. Fajne są takie jarmarki? No na pewno. Jest to sposób, żeby troszkę przyjechać do tego miejscowości, która rzeczywiście większej i więcej uroku ma niż młoda Bydgoszcz, tak można to określić. Jesteśmy z nowego Fordonu, także chcieliśmy zobaczyć, co się dzieje. Ale bardzo fajnie, podoba nam się. Jesteście z nowego Fordonu, ale lubicie odwiedzać stary Fordon. Tak, też. Mamy tak, tu rodzinę, więc jak najbardziej. Jak najbardziej. Zobaczyliście, się ładnie zmienia. O właśnie, o to chciałem zapytać. Zmienia się stary Fordon? Zmienia się, zauważyliśmy. No, widać, że konserwator chce, żeby to było jednak w starym stylu, ale widać, że na lepsze się zmienia, bo ciężko się jeździło rzeczywiście po tej nawierzchni. Spędzacie czasem chwilę na starym Fordonie? Tak, tam jest taki wał nadwiślański, to tam biegam czasami, więc fajnie. Tak, czasami do kościoła, także tutaj jakby te terytoria są nam znane. A ta impreza, która się dzisiaj odbywa, jest wam znana? To znaczy jest nam znana od zeszłego roku, ale my jesteśmy pierwszy raz. W zeszłym roku niestety nie byliśmy, żona była w ciąży, a teraz z dzieciaczkiem przyszliśmy. Ale ta inscenizacja była bardzo fajna, słyszeliśmy i teraz chcemy też ją zobaczyć. Tymczasem na ogromnej scenie na nabrzeżu Wisły rozpoczęły się występy. Gospodarzami sceny byli Malina Forusińska i Antoni Szpak. Na początek przed publicznością zaprezentowały się dzieci i młodzież fordońskich placówek oświatowych. Ogromny aplauz otrzymali młodzi artyści z przedszkola Oli Ludki, którzy mimo tremy zaprezentowali się znakomicie. Przygotowania zawsze są długie i zawsze wymagają dużo wysiłku od dzieci, żeby wyszły na scenę. Ale myślę, że w przedszkolu, w którym dużo się dzieje, zawsze mamy dużo wierszy, piosenek i różnych tańców, które moglibyśmy pokazać. Jedyną przeszkodą jest to, że nigdy nie wiemy, ile tych dzieci przyjdzie do nas. I z tego względu musimy uczyć wszystkie dzieci wszystkiego, więc są to i maluszki, i średniaki, i starszaki. Najważniejsze jest to, że dzieci występują bez tremy, że się świetnie bawią. Przede wszystkim, że są szczęśliwe, zadowolone i że się... Wszyscy dobrze razem czujemy. Dzieci wiedziały od dawna, że będą występować podczas święta starego Fordonu. Jak to przyjmowały? Bardzo dobrze. Myślę, że nasze dzieciaki są przygotowane do wszelakich występów. Zawsze chętnie występują podczas różnych okoliczności, a zwłaszcza na takim święcie jak Święto Starego Fordonu. Szczególnie się przygotowały i szczególnie chciały się pokazać. Wiadomo, że scena duża, nowa, powietrze, duża publiczność, zawsze trochę tremy, ale nasze dzieci sobie poradziły, myślę, świetnie. Thank you.
Kolejnym mocnym akcentem imprezy był występ Orkiestry Wojskowej z Bydgoszczy. Wyśmienite wykonanie kilku szlagierów przyciągnęło na nabrzeże kolejnych widzów. Działo się jednak nie tylko tutaj. Przed fordońską szkołą zobaczyć było można głośne i emocjonujące pokazy miłośników sportowych aut. Pod dachem zaś coś dla fanów modeli. Wystawy pieczołowicie wykonanych pojazdów przykuwały wzrok dorosłych i dzieci. Tymczasem ulicami starego Fordonu przeszła defilada. O jej sile stanowił trzon rekonstrukcyjny. Miłośnicy historii II wojny światowej już za chwilę mieli przejść do wyjątkowych zmagań, ale o tym za chwilę. W takt żołnierskich butów miłośnicy starego Fordonu zanurzyli się w klimacie pięknego starego miasta. Miasta, którego świetność przywrócić chcą zaangażowani społecznicy. To właśnie oni oficjalnie otworzyli trzecią edycję Święta Starego Fordonu. Rafael Prędki, prezes stowarzyszenia, wręczył pamiątkowe medale tym, których pomoc w zorganizowaniu imprezy jest nie do przecenienia. Dla przyjaciół Starego Fordonu. Po oficjalnym otwarciu wielkie emocje czekały już na inscenizacyjnym polu bitwy. Tu nad Wisłą w obecności tysięcy widzów doszło do starcia, które rekonstruowało jedno z największych polskich zwycięstw w czasie II wojny światowej. Wyzwolenie belgijskiej Gandawy. W oczekiwaniu na aliancki atak Niemcy obsadzali pozycję wokoło miasta Gandawa. Jednostki niemieckie były złożone z bardzo dużej ilości żołnierzy z różnych jednostek. Państwo widzą i spadochroniarzy, żołnierzy Wehrmachtu, trafiają się tam grenadierzy pancerni oraz żołnierze elitarnych dywizji SS. W Normandii walczyły dwa korpusy SS, które zadały olbrzymie straty wojskom marszałka Montgomery'ego. W ciągu 2 miesięcy walk w Normandii zniszczono ponad 3300 alianckich czołgów. Zmaganiom rekonstruktorów odtwarzających m.in. żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka przyglądał się weteran tejże dywizji, kapitan Edmund Semrał. Starają się odskrzydlić pozycje niemieckie. Zachodzą siły niemieckie. Bitwa rozgorzała na dobre. Polacy w ataku na niemieckie pozycje byli ostrożni, ale nie ugięci. Niemcy mimo broni pancernej ustępowali pole. Polakom pomagało lotnictwo bombardujące pozycje niemieckie. Walki o wyzwolenie Gandawy trwały kilka dni i były okupione stratami wśród polskich jednostek, wyjaśniał Andrzej Szukalski z Grupy Rekonstrukcji Historycznej Poland. W pierwszej połowie września 1944 roku pododdziały 1. Dywizji Pancernej podeszły pod miasto Gandawę.
Z racji tego, że było to dość znaczne miasto, do zdobywania go została wyznaczona 3. Brygada Strzelców jako oddział piechoty, najbardziej się do tego nadawał. Natomiast Brygada Pancerna odeszła bardziej na północ. Gandawa była broniona przez, można powiedzieć, na prędce sklecone oddziały Wehrmachtu, zebrane z wycofujących się wojsk. Wiedzą, że dali. Wojna się skończyła. Ostatecznie po kilkunastominutowych zmaganiach przedpola inscenizacyjnej Gandawy zostały zdobyte. Do 3000 jeńców, których Polacy wzięli do niewoli na terenie Francji, doszło kolejne kilkuset, których wzięto na terenie miasta Gandawa. Gandawa była wolna. Niemcy trafili do niewoli. Ci, którzy się bronili, do ostatka zginęli. Znowu wygraliśmy. Polska górą. To jest naprawdę dla nas wspaniała okazja, żeby podziękować osobiście weteranowi, który przeszedł cały szlak bojowy od Falle do Wilhelmshaven. Naprawdę takich bohaterów wśród nas już dzisiaj próżno szukać. Jako pierwszy na pole bitwy wszedł gość honorowy święta Starego Fordonu, kapitan Edmund Semrau. Mimo przeszło 90 lat, ochoczo zszedł do rekonstruktorów i dokonał przeglądu. Spotkanie z weteranem dla wielu pozostanie ważnym wspomnieniem. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Odwag. Bardzo wam, panowie, dziękujemy za zaangażowanie, za wspaniały pokaz, za mundury. Chwilę później pole bitwy szturmem zajęli widzowie. Można było porozmawiać z rekonstruktorami, zrobić pamiątkowe zdjęcie i z bliska podziwiać niezwykłe pojazdy pancerne. Fajnie, że był samolot, bo w poprzednich latach z tego co wiemy nie było zgody i był tylko przez chwilkę, słabo widoczny, także na plus. Wszystko na plus. Pani się interesuje historią? Trochę tak. Co, było wszystko tak zgodnie z prawdą historyczną? Aż tak dokładnie nie wiem, ale podobało mi się, czekam na jutro. Ale Polacy wygrali, to chyba było tak jak miało być. Efekt końcowy zadowalający. Podobało się. Dużo wybuchów, coś Panią przyciągnęło specjalnie? Co roku przychodzę. No a to znaczy, że się Pani interesuje historią, tak? Znaczy po prostu lubię na ten dzień przychodzić, jest trochę inaczej niż zwykle w Fordonie. Bardzo sympatycznie, druga nasza wizyta, także standard jest ustalony, no, w związku z tym można powiedzieć, nic nas nie zaskoczyło, fajnie jak zwykle, można powiedzieć. Dobre zdjęcia wyszły? To się okaże, ale po doświadczeniach naszych wcześniejszych tak zakładam, na pewno dobre. Na wybuchy zdążyliście? Tak, tak, w każdym razie było je daleko słychać. A interesujecie się historią, czy tak zobaczyć przyszliście? Przyszliśmy zobaczyć. Zobaczyć. No trochę się interesujemy, ale teraz tak nie będziemy mówić o tym. Nie? No trochę się interesujemy, ale głównie to tutaj po to, żeby zobaczyć, co organizatorzy wymyślili i obejrzeć po prostu inscenizację. I fajnie było. Nieźle, fajnie, bo no, fajnie jest. No, pogoda. Ile ludzi jest, pogoda dopisuje, a więc bardzo fajnie. Plan historyczny został zrealizowany. Tak jest, plan historyczny został zrealizowany, zdobyliśmy Gandawę. Niemcy przegrali. Polacy wygrali, Tak jest, Polacy wygrali. No i chyba o to chodziło. Ludziom mam nadzieję, że się podobało, bo było chyba nieźle, dynamicznie, fajna pirotechnika, pojazdy, to co ludzie kochają najbardziej, dużo strzelania. I przy okazji też i taktyka, tak? Nie było to takie up, ale było nieźle. Napracowaliście się. No, jak zawsze, ale cała przyjemność po naszej stronie. Jesteśmy co roku, jak dalej będzie, to będzie na pewno też przyjeżdżać. Żołnierze, pojazdy fajne? Oczywiście, że fajne. Myślę, że chodzi o to, żeby widownia odebrała jak najbardziej realnie to, co się robi. No i w tym momencie jest potrzeba dobrej koordynacji działań, żeby to w miarę naturalnie wypadło. Dzisiaj się udało. Tak jest. Bitwę wygrali ci, którzy powinni ją wygrać. Nie inaczej. Wszystko nam się podoba, jesteśmy zadowoleni, że byliśmy. Żołnierze, sprzęt pancerny. Inscenizacja była bardzo fajna. Jeżeli chodzi o to, to naprawdę fajnie. No, tłum ludzi, więc nie możemy się wypowiedzieć inaczej.
o organizacji tutaj, że tak powiem, tej piknikowej. Okaże się wieczorem, jak będzie koncert. Okej, czyli koncert jest bardzo ważny, ale jeszcze wracając szybciutko do inscenizacji. Co najbardziej Wam się podobało? Sprzęt, pojazdy, żołnierze? Sprzęt, który tutaj został ściągnięty, tak? A inscenizacja sama w sobie odzwierciedla jakieś tam pole walki, więc fajnie. To jest najbardziej dla takich małych dzieciaków, którzy na co dzień nie mają styczności ani z wojskiem, ani ze strzelaniem z karabinami, więc coś fajnego. To szybkie pytanie, jak Ci się podobało? Bardzo fajnie. A co najbardziej? Wybuchy. Inscenizacja była wspaniała dzięki połączeniu dobrego klimatu historii i magii miejsca. Starofordoński festyn ma szansę stać się flagową imprezą Bydgoszczy, mówił poseł na Sejm Piotr Król. Moda na rekonstrukcję jest. Właściwie Święto Starego Fordonu zaszczepia tą modę na taki bliski kontakt z historią właśnie Bydgoszczy. Ja tu widzę wielu znajomych, nie tylko z Fordonu, którzy przyjeżdżają, żeby to zobaczyć. No dzisiaj Amon przeszedł sam siebie, jakby będąc tym lektorem. No w ogóle uważam, że ma poza wiedzą historyczną ma wybitny talent, jeżeli chodzi o mówienie, opowiadanie o historii. To jest dar. Więc no, ja mam takie marzenie i mam takie przekonanie o tym, że za kilka lat to będzie flagowa impreza nie tylko dotycząca Fordona, ale w ogóle dotycząca Bydgoszczy. Zresztą no, obecność prezydenta miasta chyba najlepiej o tym świadczy, że to jest się już czym pochwalić. Więc, a ja jestem dumny z tego, że jako chłopak starego Fordonu, że tą modę na przykład na rekonstrukcje historyczne właśnie stary Fordon jakby zaszczepia w Bydgoszczy. Więc no, to takie fajne, takie dobre nawiązanie, bo kiedyś myśmy zostali przyłączeni i to też sobie trzeba szczerze powiedzieć, że było takie poczucie trochę lekkiej krzywdy, tak? Bo różne obietnice były, no oczywiście to się odbywało w PRL-u, ale było takie poczucie lekkiej krzywdy, bo przecież ja pamiętam czasy, kiedy my za bilet dwukrotnie większą cenę płaciliśmy, toczyłem boje o to w Radzie Miasta Bydgoszczy. Jak mówiliśmy o tramwaju, to w ogóle teraz ten tramwaj jest zbudowany, ale trochę łukiem omija stary Fordon, więc to serce jakby miasta tutaj zaczyna bić całego miasta i to jest ważne. Bijące serce miasta i jego potrzeby widzi również związana z Fordonem poseł na Sejm Ewa Kozanecka. Czuję ogromny sentyment. Widzę, że rzeczywiście zmienia się ta dzielnica, zmienia się na lepsze, a to dzięki właśnie ludziom, determinacji ludzi, pracy, którą wykonują radni, posłowie, ale sami mieszkańcy stowarzyszenia, więc tym bardziej się cieszę, że ta dzielnica tak rozkwita i dzisiejsza impreza jest też tego dowodem. Fakt, że dzielnica Stary Fordon mieści się nad Wisłą, to jest już ogromny plus, ogromny urok tego miejsca. I teraz właśnie musimy dążyć do tego, żeby wyeksponować to wspaniałe miejsce, żeby ono przyciągało nie tylko mieszkańców Starego Fordonu, nie tylko mieszkańców Bydgoszczy, ale i okolic, ale i Polski, a może i Europy. No byśmy bardzo mocno tego chcieli, marzyli o tym. Zresztą myślę, że już to święto Starego Fordonu jest tak popularne, że rzeczywiście przyciąga sporo osób. Wiem, że takie dzielnice właśnie, które przez lata, no nie ukrywajmy, były zaniedbane, dzisiaj wymagają ogromnych nakładów i środków. I gdyby była taka możliwość wspomóc no, w jakikolwiek sposób, a ta pomoc miałaby płynąć właśnie z Warszawy i przez nas posłów, to ja na pewno się zaangażuję. Dzielnica rozwija się dzięki przede wszystkim oddolnemu zaangażowaniu społecznemu. Musimy takim inicjatywom pomagać, mówił miejski radny Ireneusz Nitkiewicz. Dzielnica się rozwija, ale to właśnie dzięki zaangażowaniu społecznemu Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu, którego szefem jest Rafael Prędki. I właśnie myślę, że to jest dobre pobudzenie takiej działalności społecznej. Miasto planuje rewitalizację i myślę, że dzięki właśnie aktywności ludzi dostrzegło, że trzeba tą dzielnicę rewitalizować i warto ją rewitalizować, ponieważ Fordon zaczął tętnić życiem, ale właśnie takim poprzez ruchy oddolne. Myślę, że to jest najlepsze, to jest taka tendencja wielu miast i fajnie, że w Starym Fordonie się dzieje. Ja dzisiaj mieszkam na Wzgórzu Wolności, ale wychowałem się w Fordonie i naprawdę ten Fordon się zmienia. Tuż po inscenizacji ciężar widowiska wrócił nad Wisłę. Na scenie wystąpiły kolejne zespoły, wśród nich Free Birds oraz El Toro Band, twórcy i wykonawcy hymnu Święta Starego Fordonu. Atmosfera tego miejsca i emocje ludzi są niesamowite, mówił frontman zespołu Piotr Wardowski. Atmosfera w Starym Fordonie jest taka, jak są fordoniacy. Atmosfera jest taka, jaką tworzą
niesamowici szaleńcy, społecznicy. I teraz mówię do wszystkich fordoniaków, kochani, to oni przez wiele, wiele godzin, przez wiele, wiele dni, poświęcając swój czas, widzę to z boku, bo widzę, jak znam osobiście przecież Rafaela, mój brat Jarosław Wardowski, Damian, no po prostu tyle czasu poświęcają, żeby było właśnie to, co teraz widzimy, to, co jest teraz świętują fordoniacy. Jeden wypije sobie piwko, inny zje hamburgera i to jest dla niego święto, ale żeby to wszystko powstało, to oni. Kochani, to oni, szaleńcy ze Starego Fordonu. Kocham was, bo jestem wzruszony, bo mam w sercu Stary Fordon. Stary Fordon zawsze był zapomniany. Dzięki wam ten Stary Fordon żyje. Dziękuję wam za to. Na koniec przed starofordońską publicznością wystąpiła gwiazda wieczoru, Stachurski. Genialny koncert przyciągnął rekordową ilość widzów. Ta impreza bez wątpienia przejdzie do historii. Chciałbym Ciebie szukać, póki mi starczy sił, a Wam? Wybacz mi, już nie, nie potrafię umrzeć bez Ciebie. Wybacz mi, już nie, nie potrafię tak już żyć. W niedzielę, święto Starego Fordonu, po raz kolejny rozpoczęły występy dzieci z fordońskich szkół i przedszkoli. Wszystkie były znakomite, lecz najbardziej kolorowy okazał się pokaz taneczny zespołu pieśni i tańca Płomienie. W czasie, by ochłonąć po gorących występach pięknych tancerek i tancerzy, można było odpocząć na Wiśle. Statek wycieczkowy pływał bez ustanku, a chętnych na spojrzenie na Fordon z perspektywy rzeki nie brakowało. To właśnie na Wiśle chcą oprzeć turystyczne fundamenty Starego Fordonu tutejsi społecznicy. Najbardziej zdesperowani byli żołnierze korpusów SS. Jednak Polacy... Tymczasem kilkaset metrów dalej rozpoczęła się kolejna niezwykła inscenizacja historyczna. Tym razem Polacy z 1. Dywizji Pancernej generała Maczka mieli stoczyć bój odtwarzający najważniejszą bitwę dywizji. Bitwę pod Falais. Bitwę pod Falais określa się jako zakończenie operacji normandzkiej. To Polacy mieli zaszczyt ją rozegrać i zwyciężyli, mówił Szymon Mindykowski z Poznańskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Odwach, odtwarzającego właśnie żołnierzy 1. Dywizji Pancernej generała Maczka. Na skutek działań zarówno skrzydła amerykańskiego, jak i kanadyjsko-brytyjskiego wytworzył się kocioł zwany kotłem Falais. I zamknięcie tego kotła, czyli zejście się wojsk z północy, wojsk kanadyjsko-brytyjskich i z południa wojsk amerykańskich, utworzyło sytuację, kiedy w okolicach właśnie miasteczka właściwie Chambua i wzgórza 262, zwanego później Maczugą, utworzył się wąski przesmyk, przez który próbowały się wydostać okrążone wojska niemieckie, zarówno Wehrmacht, jak i SS, wojska Luftwaffe, niedobitki, jak i całkiem, że tak powiem, jeszcze sprawne jednostki. I w wyniku różnych, że tak powiem, splotów sytuacji, na tym wzgórzu, które praktycznie stanowiło zamknięcie korek, tak zwany, nazywa się to również korkiem tego całego kotła, znalazła się pierwsza polska dywizja, właściwie jej część. Bo na samej Maczuze, czyli w 262, znalazły się pułki pancerne, pierwszy i drugi, oraz trzecia brygada strzelców.
W miasteczku Chambois były tam jednostki złożone z m.in. 24 Pułku Łanów, 10 Pułku Dragonów oraz jednostek amerykańskich. I to na Polaków spadł cały ogrom wojsk niemieckich, które próbowały wydostać się z kotła. Tak, ale nie tylko, ponieważ po to, aby te jednostki mogły wycofać się w miarę dobrej kondycji, Niemcy zaplanowali serię kontrataków, które miały właśnie odkorkować ten przesmyk. Także nasze wojska walczyły w wielu momentach, atakowane zarówno z jednej strony, czyli od strony zachodniej przez wojska wycofujące się, natomiast od wschodu były naciskane przez wojska, które próbowały udrożnić jakby ten przesmyk. I właśnie w okolicach wzgórza 262 miały miejsce najbardziej zażarte bitwy, no, które przeszły właśnie do historii jako bitwa o Maczugę. Walki o fordońską Maczugę były niezwykle widowiskowe dzięki zaangażowaniu rekonstruktorów, a także wspaniałym pojazdom pancernym i świetnej pirotechnice. Chodzi o to, by zachęcić do historii młodzież. Inscenizacje historyczne są bez wątpienia dobrym na to sposobem, zapewniał prowadzący narrację inscenizacyjną historyk Damian Rączka ze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu. Proszę jeszcze o klaski dla naszych grup rekonstruktorskich. Można widzieć to w telewizji, można grać w różne fajne gry. Tutaj jest realny czołg, realna opowieść o polskich żołnierzach. Ja jako człowiek wychowany na czterech pancernych i psie, rocznikowo pasujący do mnie serial, no chyba gdzieś tam tego bakcyla czołgowego, że tak powiem, łyknąłem. I wiem, jak to może ukształtować człowieka w przyszłości. Oczywiście teraz wyrosłem z T-34, natomiast pasja do czołgów pozostała. I myślę sobie, że wielu tych młodych ludzi, którzy tutaj są, kupią tą opowieść o polskich żołnierzach właśnie na froncie zachodnim. Bo tej opowieści tak naprawdę w tej historii powojennej zabrakło. O załodze Shermana pięcioosobowej, która przeszła cały szlak bojowy od Normandii przez Francję, Belgię, Holandię i kończąc Wilhelmshaven w Niemczech. To wspaniała opowieść, której jeszcze, myślę, nikt nie napisał. Zostały wspomnienia, zostały dokumenty w Instytucie Sikorskiego, ukazują się książki, ale wiemy, jak jest w tej chwili z czytaniem książek. Musimy zachęcić, jakby zanęcić ludzi do historii. I to tutaj robimy. Ja cały czas mam to poczucie, jakby to infantylnie zabrzmiało, misji. Misji motywowania ludzi, młodszych, ale też wiem, że ci ojcowie też chętnie przyjdą, tak? Opowiedzieć parę słów. Każdy się wtedy wysila, żeby jednak sprostać zadaniu, jakie przed nim stawia taka inscenizacja historyczna. I dla nas jest to szalenie ważne, bo to jest taki dodatek do ogólnego Święta Fordonu, ale istotny. Istotny właśnie dlatego, że polska historia, o której się dużo mówi, często jest wstawiana w jakimś krzywym zwierciadle. Pokazując losy żołnierzy polskiej pierwszej dywizji pancernej, pokazujemy, że polski żołnierz wyzwalał Europę Zachodnią. Po inscenizacji po raz kolejny tłum widzów otoczył weterana kapitana Edmunda Semrała, łaknąc jego wojennych opowieści. Było czego posłuchać. Ja jestem z pierwszego pułku pancernego i byłem w tej trójce czołgów, w tym plutonie, który wszedł pierwszy na 262. I jak weszliśmy na 262, to jest Mont-Ormel, to roztoczyła się nizina, płaszczkę, ale na skraju tego wiodła szosa. Skain do Chambois. Załadowana, zapchana pojazdami niemieckimi, mechanicznymi czołgami, pojazdami w konie, w biokoniku. Jak trzy czołgi wjechały, to nam się to, no, lepsza gratka nie mogła się zdarzyć, nie? Mogliśmy sobie pukać, pukać i pukać i niszczyć, i niszczyć, i niszczyć. Oczywiście potem znaleźli Niemcy inną drogę, tak, ale tam ich też przyłapali. Proszę się odsunąć od armaty, będziemy podpinać. Po wspaniałej inscenizacji święto Starego Fordonu znów przeniosło się nad Wisłę. Na scenie pokazali się kolejni świetni wykonawcy. Jednym z nich był hip-hopowy zespół Sativa Squad, który niezwykłymi rymami podbił serca publiczności. Chodź mała,
hałas. Zróbmy dzisiaj razem hałas. Chodźmy stąd, gdzie ten panu mamy całe życie dla nas. Chodź mała, pokręcona za stu para. Szampan leje się do rana. Zwariowałaś mała, gra gitara. A na ten występ, mimo kapryśnej aury, czekali wszyscy. Na zakończenie wspaniałej imprezy przed starofordońską publicznością wystąpił kultowy kabaret Pod Wyrwi Groszem. Przecież mówi, że zarezerwował stolik na 4 osoby. Stolik zarezerwował, tylko że nie w restauracji, tylko w sklepie meblowym. Nie mówiłeś na mnie, że w restauracji, bo to już mi tylko zarezerwuj stolik na 4 osoby. Święto Starego Fordonu po raz kolejny udowodniło, jak wielki potencjał drzemie w tej wspaniałej dzielnicy Bydgoszczy. Starofordoniacy podkreślają, że wiedzą, jak ma wyglądać przyszłość tego miejsca. Wierzą mocno, że w najbliższym czasie Stary Fordon będzie jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Let's go!